Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na ulubieńców ostatnich kilku miesięcy. Dawno już takiego filmu u mnie na kanale nie było, dlatego postanowiłam pozbierać produkty nie tylko kosmetyczne, ale ogólnie z wielu różnych dziedzin życia i dzisiaj Wam je zaprezentować. Produkty, które wywarły na mnie ogromne wrażenie i które uważam absolutnie są warte poznania. A niektóre pojawiały się już na kanale, inne zupełnie nie. Tak więc dzisiaj poznacie mój top 10, jeśli chodzi o ostatnie miesiące, ale zanim przejdę do filmu, to szybko chciałabym jeszcze zachęcić osoby, które są tutaj po raz pierwszy. Kochani, nadrabiajcie zaległości po to, żebyście dostawali powiadomienia o nowych treściach, o nowych filmach, no i oczywiście, żeby ten kanał się rozrastał, rzecz jasna. Dobra, no to co, nie gadam już, zaczynamy i przechodzimy do pierwszego ulubieńca. Zaczniemy od seriali i Netflixa. No cóż, tak się złożyło, że i mnie dopadła zmora ostatnich czasów i bite 2 tygodnie przeleżałam w łóżku. Oprócz tego, że nie miałam węchu i smaku, czułam się całkiem nieźle, natomiast postanowiłam oczywiście nie wychodzić z domu, tak więc zachomikowałam się w 4 ścianach i nadrabiałam zaległości, jeśli chodzi właśnie o Netflixa. Myślę, że doszłam do jego końca. A tak na poważnie, słuchajcie, 2 seriale, które udało mi się obejrzeć, które bardzo mi się spodobały i jakoś tak utkwiły mi w pamięci i myślę, że jest to świetna propozycja dla osób, które lubią, ja to tak nieładnie nazwę, ale odmurzyć się gdzieś tam po pracy, po ciężkim dniu, kiedy no nie bardzo chce nam się myśleć i chcemy gdzieś tam tak delikatnie się wyciszyć, uspokoić. No to mam dla Was 2 propozycje. Po pierwsze The New Amsterdam, bardzo popularny serial, który no na Netflixie ma rzeszy fanów. Powstały bodajże 3 sezony. Obejrzałam go, żeby nie skłamać, chyba w tydzień. Serio, dosłownie jak zaczęłam lecieć odcinek za odcinkiem, nie mogłam się od niego oderwać. Dla mnie to takie trochę połączenie doktora House'a z chirurgami, gdzie mamy bardzo dużo różnych wątków. Każdy odcinek jest poświęcony jakby innemu problemowi. Raz jest to problem osób starszych, inny odcinek na przykład jest poświęcony problemowi osób bezdomnych, na przykład dzieci, małych dzieci i tak dalej. Bardzo wzruszający serial. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że pewnie nie dla każdego, natomiast mi osobiście bardzo się on spodobał, bo to był lekki serial, trochę powiedziałabym taki babski, w cudzysłowie oczywiście, bo to nie tak, że jest przeznaczony dla kobiet, absolutnie nie, żeby ktoś mnie źle nie zrozumiał, po prostu jest bardzo wzruszający, bardzo emocjonalny dla mnie i powiem szczerze, że jak zaczęłam go oglądać, to co odcinek, to ja po prostu ryczałam i aż było to w pewnym momencie tak zabawne, że koleżanka, która mi poleciła ten serial, dostała ode mnie wiadomość, że co ty mi poleciłaś, przecież ja cały czas płaczę i po prostu jest takie wzruszające. Bardzo mi się podobał ten serial. Natomiast drugi, też bardzo taki kobiece bym powiedziała serial, bardzo z kolei, o ile tamten był New Amsterdam bardzo wzruszający i taki uczuciowy, tak ten, a mam na myśli The Bold, polski tytuł brzmi Dziewczyny nad wyraz, to jest z kolei bardzo wesoły serial, to jest serial, który opowiada historię 3 dziewczyn, takich w młodym wieku, millennialsów, które pracują w wydawnictwie. Serial został zainspirowany historią i życiem redaktor naczelnej Kosmopolitana i no właśnie, on jest bardzo zabawny, bardzo lekki, bardzo wesoły, a ja dosłownie jak go oglądałam, to za każdym razem miałam banan na twarzy, są tam dużo ciekawych, śmiesznych, zabawnych sytuacji, tak więc myślę, że jest to świetna propozycja dla osób, które po ciężkim dniu po prostu chcą się zrelaksować, chcą odpocząć, chcą obejrzeć coś takiego, co doda endorfin, naładuje pozytywnie. Zobaczcie sobie. I to są te 2 seriale, które pomogły mi przetrwać ciężkie czasy korony i no naprawdę 2 tygodnie tak zleciały, nawet nie wiem kiedy. Ulubieńców niekosmetycznych ciąg dalszy. Teraz przechodzimy do słodkości i do jedzonka. Tutaj mam coś takiego. To się nazywa Nippon. Nippon. Zwał jak zwał, natomiast jest to produkt, który kosztuje 4,40, 4,50.
Kingdom of Action i to jest moja miłość. Nie chcę stawać nawet na wagę, aż się boję, ale ostatnio, słuchajcie, mam takie małe grzeszki i jak chce mi się czegoś słodkiego, to właśnie sięgam po to coś. Słuchajcie, to jest ryż w czekoladzie. Ja jako dziecko pamiętam czasy, kiedy chodziłam do szkoły i w sklepiku szkolnym były szyszki. A pewnie wiecie, kto jest tutaj może starszy, to wie, o czym mówię. To był właśnie ryż prażony, który był polany albo karmelem, to był chyba karmel, albo czekoladą właśnie. No i tutaj mam coś podobnego. Całe opakowanie, to jest naprawdę spore opakowanie, kosztuje właśnie 4 zł z drobnymi, niecałe 5 zł. Tak wygląda jeden taki właśnie wafelek. I to jest właśnie ryż prażony, oblany czekoladą. Dla mnie, chociaż nie jestem fanką słodkości i zawsze Wam mówię, że jakoś do słodkiego mnie nie ciągnie, tak mam takie fazy, takie momenty, kiedy bardzo mi się chce słodkiego, organizm po prostu potrzebuje, domaga się i wtedy muszę uzupełnić koniecznie cukier i niedobór właśnie w moim organizmie. No i teraz właśnie tutaj odkryłam to coś pysznego, tak więc jeśli ktoś z Was będzie w Action, będziecie mieć opcję spróbowania, a lubicie prażony ryż, lubicie właśnie czekoladę, to koniecznie sobie wypróbujcie, a ja jestem po prostu zakochana. I zanim przejdziemy do stricte kosmetyków, do pielęgnacji i do kolorówki, to mam jeszcze coś innego, z innej dziedziny dla Was. Słuchajcie, to jest suplement diety, Collagen Gold, firma to jest Prima Zdrowie, natura dla Ciebie. To jest kolagen, który jest dla mnie, wygrywa na rynku z innymi tego typu produktami tym, że jest w takiej ciekawej buteleczce. Jedna butelka to jest kuracja na dzień. Mamy w takim opakowaniu 15 takich buteleczek. W zasadzie 2 opakowania, to jest taka miesięczna właśnie kuracja. No ja już kończę, stosowałam prawie przez bity miesiąc. O! Tyle mi jeszcze zostało. I dlaczego ten produkt znalazł się w moich ulubieńcach? Słuchajcie, kto mnie ogląda, wie, że ja jestem fanką suplementacji. Tym bardziej jeśli chodzi o jesień, jeśli chodzi o zimę. U mnie to jest mus, podstawa. Ale generalnie nie opiera się ona tylko i wyłącznie jesienią i zimą, ale tak naprawdę całym rokiem stosuję suplementację. Wiem, że jest to ważne. Tym bardziej, że ja raczej jem mniej niż więcej, więc muszę w jakiś sposób uzupełnić właśnie niedobory różnych witamin w organizmie. Stąd suplementację stosuję regularnie od dłuższego czasu. I teraz tak, jeśli chodzi o ten kolagen, on jest genialny dlatego, bo jest bardzo przyjemny. Jego forma, że tak powiem, aplikacji jest mega fajna, przyjemna, ponieważ on smakuje jak sok, taki jabłkowo-brzoskwiniowy, bardziej chyba brzoskwinia. Jest taki słodziutki, bardzo, że tak powiem, no mi on bardzo smakuje, o. Można sobie go rozcieńczyć z wodą, ja go piję po prostu tak, biorę 2 łyki i tyle. I co jest fajne, jeśli chodzi o kolagen w galaretkach, wiadomo, w mięsie i wiecie, w diecie, a tam przyswajalność jest około 5%, a tutaj mamy aż 95%. To jest kolagen, który świetnie się przyswaja i ja widzę to po sobie. Moje efekty, jakie u mnie są wyczuwalne i zauważalne, to po pierwsze, wypada mi mniej włosów. Zdecydowanie po miesiącu wypada mi mniej włosów. Jeśli chodzi o kolejny bardzo dla mnie ważny aspekt, mam więcej energii. Słuchajcie, kolagen wpływa nie tylko na skórę, na włosy i tak dalej, ale też, jeśli ktoś nie wie, no to tutaj śpieszę z wyjaśnieniem, tak samo na naszą sprawność fizyczną, na mięśnie, na właśnie, nie wiem czy powinnam to tak nazwać, ale na to, że mamy więcej energii i u mnie faktycznie ja jestem jakaś taka ostatnio nabuzowana, mam masę energii, mam dużo więcej siły, mniej śpię, a że tak powiem, jestem bardziej wyspana i u mnie ta aktywność fizyczna ostatnio jest bardzo wzmożona. Robię dużo więcej rzeczy niż robiłam wcześniej i zauważyłam i też osoby z mojego otoczenia zauważyły, że rozpiera mnie energia, że właśnie jak ja znajduję na to wszystko, że tak powiem, siły. Myślę, że to też jest właśnie zasługa tego kolagenu, bo złożyło się to po prostu w czasie, jeśli chodzi o stosowanie. Jeśli chodzi o stan skóry, bo to też dla mnie jest mega istotne, zauważyłam, że mam mniej jakichś takich problemów ze skórą w okresie
miesiączkowym, przed miesiączką, po prostu mniej tutaj gdzieś mi wyskakuje niespodzianek, więc no, myślę, że to też może być zasługa tego produktu. Bez problemu zużyłam dwa opakowania. Myślę, że jest to świetny produkt dla osób, które szukają skutecznego produktu, produktu, który ma, jest przyjemny w dozowaniu, w właśnie stosowaniu, produktu, który ma dobry skład, naturalny skład. Słuchajcie, tutaj mamy też witaminy, bo o tym nie wspomniałam. Mamy witaminę C, witaminę E, witaminę z grupy B i D. Naprawdę, jeśli chodzi o skład, to też zachęcam, luknijcie sobie na stronę. Wszelkie informacje znajdziecie w opisie pod filmem, jeśli chodzi o te produkty w ogóle dzisiaj, które Wam prezentuję, żebyście mogli sobie je wyszperać i oblukać. Natomiast no właśnie, tutaj mam wszystko fajnie wypisane, skład. A jeśli chodzi o samą tą technologię, to pochodzi ona ze Szwajcarii, tak więc mamy tutaj szwajcarską właśnie technologię kolagenu. Dobra, ale się nagadałam. Ok, przechodzimy do kolejnego ulubieńca. I zacznijmy, myślę, od pielęgnacji, a na kolorówce skończymy. Tak, jeśli chodzi o moje ostatnie odkrycie, i to jest absolutny fenomen, kocham te produkty, kocham. Zresztą zaraz zobaczycie, jak bardzo, no bo tutaj już widać zużycie. To jest Ziaja i to jest Baltic Home Spa seria Wellness. Tutaj mam balsam do ciała, czekoladowa kawa, odżywczo-nawilżający krem do ciała właśnie. Ratunek dla skóry suchej, idealny do masażu. Mamy tutaj 90% składników pochodzenia naturalnego, produkt przyjazny dla wegan. Drugi jest tak samo przyjazny dla wegan. Mamy tutaj z kolei czekoladową kawę, średnioziarnisty peeling do ciała. I te dwa produkty to jest, oh my god, serio. Jak ktoś lubi produkty bogate, ma skórę suchą, skórę właśnie przesuszoną, to serdecznie polecam Wam, zobaczcie sobie na tą serię. Jeśli chodzi o ten balsam, zacznijmy po kolei, żeby nie było. Zobaczcie, jakie jest u mnie już zużycie. Ja go molestuję namiętnie. Nie wiem ile, z miesiąc, nie wiem czy będzie miesiąc, no coś koło miesiąca. Powiem Wam, że to jest fenomenalny produkt. Jest bardzo gęsty, a zarazem bardzo wydajny. Pięknie nawilża, pięknie odżywia, a zarazem nie zostawia tłustej warstwy, nie zostawia skóry obciążonej, niesamowicie szybciutko się wpija w ciało i pozostawia skórę bardzo aksamitną, bardzo taką miłą w dotyku, ale nie tłustą. Po prostu tutaj, jeśli chodzi o tą formułę, jest genialnie dla mnie zbalansowana. Tak jak mówię, produkt bardzo szybko się wpija i porządnie odżywia. Ja czuję, że ta skóra jest odżywiona nie na godzinę, nie na pół, tylko naprawdę na cały dzień. I ten produkt bardzo delikatnie pachnie. To nie jest zapach taki bardzo intensywny, nachalny. Czuję taką faktycznie kawową czekoladę, ale subtelną, bardzo taką, nawet trochę bym poszła w stronę takiej wanilii delikatnej. Świetny produkt i jeszcze Wam pokażę tylko, jaka fajna tutaj jest masełkowata ta konsystencja. On jest naprawdę gęsty. Nie jest taki jak masło, żeby ktoś nie pomyślał, on nie jest zbity, on nie jest tłusty, to jest bardziej krem, gęsty krem, jeśli chodzi o konsystencję, natomiast w momencie, zobaczcie, jak on szybko się rozprowadza, jak on szybko się wtapia i dosłownie raz, dwa, skóra jest pięknie odżywiona, gładziutka, taka aksamitna, milutka w dotyku, nawilżona, błyszcząca, odżywiona, świetlista, no po prostu same ochy, achy. Natomiast jeśli chodzi o ten peeling średnioziarnisty, to jest jeszcze fajniejszy. Nie, nie chcę mówić, że jeszcze fajniejszy. Oba są świetne. Natomiast z całej tej serii, wszystkich produktów, które miałam okazję próbować, stosować, miałam chyba jeszcze żel do mycia ciała, dla mnie ten peeling to jest w ogóle kosmos. To jest peeling, który nie ma mocnego złuszczenia. Ja się bałam, że on będzie bardzo mocny. Nie, on nie jest mocny. On jest bardzo delikatny. Subtelnie, delikatnie złuszcza ten martwy naskórek. Ale
Co jest dla mnie genialne i fenomenalne, to jest to, jak skóra wygląda po wyjściu spod prysznica. Jest tak nawilżona, tak świetlista, tak odżywiona, koloryt jest wyrównany, że to jest serio. Jak sobie pomyślę, że to jest kosmetyk drogeryjny, budżetowy, to nie mogę w to uwierzyć, bo mógłby naprawdę spokojnie konkurować z takimi top of the top. Jeśli chodzi o zapach, tutaj zdecydowanie mocniej wyczuwalna jest kawa. O ile tutaj bardziej szłabym w stronę czekolady i wanilii, tak tutaj zdecydowanie czuć kawę i ten produkt jest bardzo wydajny. Zobaczcie, jakie jest u mnie zużycie. Używam go naprawdę też około miesiąca i w zasadzie u mnie zużycie jest znikome. Nabieram go odrobinę. On poprzez to, że on ma w sobie oleje, to jest bardzo wydajny, bo wystarczy odrobina, żeby ładnie sobie wypilingować całe ciało, bo on sunie po prostu po ciele jak masełko. I właśnie wychodząc, poprzez to, że tutaj są oleje, wychodząc spod prysznica czy z kąpieli, skóra jest bardzo mocno nawilżona, bardzo mocno odżywiona, napięta, taka wręcz powiedziałabym, no wiecie, odmłodzona. O, co tutaj dużo gadać. Jeśli chodzi o skład, to mamy między innymi tutaj stabilne emolienty kakaowy, kawowy oraz olej migdałowy. Naturalna substancja peelingująca to jest biodegradowalne, mielone łupki orzecha włoskiego. Więc zobaczcie, jaki tutaj jest super skład. Aromatyczny, olejowy peeling o gęstej konsystencji. Wszystko się tutaj zgadza. Skutecznie złuszcza zrogowaciały i szorstki na skórek, odczuwalnie zmiękcza i wygładza skórę i to jest to, za co ja kocham, absolutnie kocham ten peeling. Działa jak pielęgnacyjny doping, pozostawia skórę przyjemnie pachnącą, zapachami kawy i gorzkiej czekolady, wywołuje pozytywne emocje. Zdecydowanie, słuchajcie, zdecydowanie. Jeszcze pokażę Wam tylko, jak gęsty jest ten produkt. Zobaczcie. O, on jest mega twardy, zbity, jak taki właśnie olej kokosowy, coś w tym stylu. No i tak, mam tutaj te drobineczki, bardzo drobniutko zmielone, które absolutnie w żaden sposób nie podrażniają skóry, nawet po depilacji, bo miałam taką sytuację, że najpierw się, że tak powiem, wydepilowałam, a później użyłam, nie pomyślawszy tego produktu i też mnie nie podrażnił, więc tutaj też taka jeszcze ciekawostka. Produkt, który, tak jak mówię, poprzez to, że jest oleisty, pozostawia, działa tak, tak naprawdę jak dwa w jednym, bo jak jako produkt myjący, złuszczający na skórek, ale też jako produkt bardzo mocno nawilżający. W zasadzie, jeśli ktoś nie ma skóry suchej, jakoś takiej bardzo mocno, to spokojnie nie musi po tym peelingu nakładać balsamu na ciało. Nie ma w ogóle takiej potrzeby. Bielenda Vanity, krem do depilacji aloes, skóra wrażliwa. To jest produkt, który musowo musiał się tutaj po prostu dzisiaj w filmie pojawić. To jest moje wielkie odkrycie. To jest krem do depilacji nie tylko do ciała, ale przede wszystkim na twarz. Słuchajcie, używam tego produktu właśnie tutaj, gdzie no, ja dość mam mocny generalnie zarost, jak kolwiek dziwnie by to nie brzmiało. Generalnie zawsze tutaj miałam dość dużo włosków, oczywiście one były jasne, ale denerwowało mnie to przy nagraniach filmu, że no dość mocno było to widoczne, dlatego kupiłam sobie z ciekawości, koleżanka mi poleciła, byłam ciekawa tego produktu i faktycznie muszę Wam powiedzieć, że ten produkt skradł serce też mojej mamy, używa go też regularnie, też właśnie tutaj na twarz głównie i no obie jesteśmy zachwycone tym, po pierwsze, produkt kosztował dychę niecałą, 9 zł z drobnymi, jest mega wydajny, tego nie sposób zużyć, tutaj mamy 100 ml, działa ekspresowo, dosłownie, no nie wiem, on tutaj jest do 15 minut można go trzymać na twarzy, ja zazwyczaj trzymam go około 10 minut, 12, myślę w porywach do 12 i bezproblemowo pięknie usuwa każdy jeden włosek z twarzy, dosłownie. Serio, gdyby ktoś mi to powiedział, nie uwierzyłabym, bo to nie pierwszy krem, który stosuję do depilacji i jakoś tak, no nigdy nie mogłam się przekonać do kremów do depilacji ciała. Ten krem to jest absolutnie mój must have i powiem Wam, że
pięknie usuwa wszystkie włosy z twarzy. Jeśli chodzi o podrażnienia, no to powiem tak. Ja mam cerę, skórę, która jest bardzo twarda, gruba, nie mam problemów, jeśli chodzi o jakieś podrażnienia, jakieś wrażliwości i tak dalej. I na początku, przy pierwszym stosowaniu, delikatnie czułam takie ciepełko na skórze. Bałam się, że coś tutaj się może podzieje. Natomiast nie, skóra była delikatnie tak ciut zaczerwieniona, ale myślę w takich granicach, że tak powiem, bezpieczeństwa. I to było za pierwszym razem, za drugim razem już ok. Tak więc myślę, że lepiej, jeśli macie skórę wrażliwą, to raczej nie, to nie polecałabym chyba. Jeśli macie skórę normalną albo zastanawiacie się, nie wiecie, czy byłby on ok, to radziłabym najpierw zrobić sobie gdzieś test alergiczny, gdzieś tutaj przy uchu, za uchem, żeby zobaczyć, jak wasza skóra zareaguje. Natomiast, no tak jak mówię, u mnie on się świetnie sprawdził, ale myślę, że no nie dla każdego. Jeśli ktoś jest bardzo mocnym wrażliwcem albo ma skórę cienką, naczynkową, to myślę, może być za mocny, chyba żeby go podtrzymać tylko i wyłącznie, powiedzmy, na przykład 5 minut, krócej, może wtedy będzie ok, tylko też nie wiem, jak ze skutecznością, czy wtedy on poradzi sobie i, że tak powiem, usunie odpowiednio włosy, tego nie wiem. Natomiast jeśli o mnie chodzi i moją mamę, słuchajcie, ten krem jest naprawdę petarda, tak więc no ja już sobie nie wyobrażam bez niego życia i będę na pewno wracać do tego produktu. Genialna jakość za bardzo niską cenę. Jeśli chodzi o kolejny produkt pielęgnacyjny, to tutaj mam Uzdrowisko, 98% natury, 100% napar z nagietka i dziewanny, rutyna, fitoaktywny, tonik esencja, bezwacikowy, nawilżający. To jest produkt, który dostałam od mojej przyjaciółki, która kupiła sobie najpierw ten produkt, poużywała go i tak się zachwyciła, że jak był na promocji, nie wiem, bodajże to był chyba Rossmann albo Hebe, to kupiła kilka, no i właśnie jeden podarowała mi. Słuchajcie, to jest faktycznie genialny produkt. Ja nigdy wcześniej Uzdrowiska nie testowałam, nie używałam ich kosmetyków. Wiem, że mam jakieś w zapasach, ale one tam czekają grzecznie na swoją kolej. Natomiast muszę wam powiedzieć, że ten tonik esencja jest no prześwietny, fajny. To jest produkt świetny dla cery suchej, bo on ma taką bogatą konsystencję, taką trochę bardziej żelową. To nie jest taka woda, wiecie, jak tonik taki lejący, tylko bardziej właśnie ta emulsja jest bogatsza, przez co świetnie nawilża, otula skórę, sprawia, że no, ta skóra jest taka bardziej właśnie nawilżona, napompowana, odżywiona, ma tak cudny, ciepły zapach kwiatowy, że w zasadzie no, jak go nakładam, to tak jakbym była na łące i tak, czuła pełno kwiatuszków, takich w słoneczny dzień, odświeżający zapach, taki kojący zmysły. I faktycznie jego można używać bez wacika, po prostu wylać sobie troszkę na łapki i rozprowadzić, wklepać go w twarz i tyle. Natomiast ja używam go klasycznie z wacikiem, bo ja tak lubię, ja się przyzwyczaiłam do tej formy po prostu nakładania tonika, tonizowania skóry i ja nakładam go na wacik, ale muszę uważać, bo on jest tak gęsty, że nakładając go na wacik, on spływa z tego wacika. W sensie, jak próbuję go, tak bym go przechyliła, to on mi po prostu spłynie. On nie wchodzi, nie wsiąka w wacik, bo ta konsystencja, tak jak mówię, jest troszkę bardziej żelowa, nie jest wodnista. Więc przy aplikacji muszę uważać po prostu, żeby wiecie, on mi tutaj nie uciekł z tego wacika. Także to jest taka ciekawostka. Genialny produkt, świetny tonik, który bardzo fajnie doczyszcza, ściąga jeszcze ewentualnie nadmiar właśnie makijażu, czy tam zabrudzenia, które zostało na twarzy, fajnie tonizuje, pięknie pachnie, koi zmysły, produkt budżetowy, bardzo serdecznie go polecam, musiał on się tutaj pojawić, bo no to też jest moje ogromne ostatnie odkrycie i dosłownie zostało mi go, ja wiem, może jeszcze z tyle, na pewno poniżej połowy, a używam go ponad miesiąc, jest bardzo
wydajny. Używam go rano i wieczorem i dosłownie wystarczy go odrobina, żeby fajnie tutaj stonizować twarz, więc produkt też bardzo taki wydajny. Jeśli ktoś szuka dobrego tonika, ma skórę suchą, przesuszoną, czy nawet normalną, koniecznie spróbujcie sobie tego produktu, będziecie zachwyceni, gwarantuję. Ostatni produkt pielęgnacyjny, który dzisiaj dla Was przygotowałam w tym zestawieniu tego mojego top 10, to jest Orientana. Hydrokuracja z szafranem, kumkumadi, i to jest 100% naturalny krem do twarzy, to nie jest krem, to jest żel, źle powiedziałam. Żel do twarzy na dzień i na noc. Między innymi w składzie mamy tutaj wodę, mamy wodę różaną, mamy glicerynę, mamy aloes, mamy kurkumę i mamy też szafran. Zaraz Wam to udowodnię, zaraz Wam to pokażę. No, u mnie to jest po prostu wow. Jednym słowem mogę to opisać. Wow, wow, wow. Po pierwsze, zacznijmy od tego, że jest to żel, forma żelu. Zobaczcie, jak on wygląda. On jest żółty. On jest tak jak szafran, czyli po prostu bardzo mocno barwiący i taki jak też kurkuma, która no właśnie jest bardzo mocno żółta. Słuchajcie, to jest produkt, który ja jak nakładam na twarz, on nadaje mi koloru, w sensie skóra od razu staje się bardziej żółta. Oczywiście to nie jest tak, że nakładam ten krem i wyglądam jak Pikachu, nie. To jest produkt, który delikatnie jakby nadawał takiego efektu skóry muśniętej słońcem, takiej opalonej, a ciężko mi to opisać, to jest bardzo subtelny, delikatny efekt, więc bez obaw. Natomiast druga rzecz jest taka, że produkt bardzo mocno pachnie. Wiem, że to nie dla wszystkich, dla osób, które nie lubią zapachów w kosmetykach, zdecydowanie odpada ta pozycja, bo tutaj jest bardzo mocno wyczuwalny zapach. Mi to osobiście mega odpowiada, ale wiem, że są osoby, które nie lubią. Teraz tak, jeśli chodzi o jego moc, to jest niesamowicie mocny kosmetyk. Za pierwszym razem jak go nałożyłam, to ja mam taką tendencję, że jak nakładam kremy na twarz, to oprócz tego, że nakładam oczywiście krem pod oczy osobno, to jeszcze najpierw rozprowadzam, że tak powiem, krem czy żel na twarz i to, co zostanie mi na paluszkach, to jeszcze sobie gdzieś tutaj rozprowadzam na okolicy przy oku. I tak samo zrobiłam z tym żelem. Słuchajcie, oczy mi zaczęły piec, zaczęły mi łzawić, zaczęły mi tutaj się dziać różne cuda niewidy. Po prostu jest to bardzo mocny, bardzo intensywny kosmetyk i myślę tak, na pewno nie dla wrażliwców, na pewno nie dla właśnie skóry takiej bardziej delikatnej, a na pewno nie dla osób, które właśnie nie lubią zapachów w kosmetykach itd., itd. Ale u mnie on jest genialny. Zauważyłam, że skóra jest bardziej taka rozświetlona, ma ładny, ujednolicony koloryt, jest świetlista, jest dobrze odżywiona, nawilżona, generalnie. Co jest ciekawe, też zauważyłam, że przy używaniu tych samych kosmetyków kolorowych mniej się błyszczę, mniej się gdzieś tam wyświecam, bo mam tendencję do tego, że często przy aktywności, no po całym dniu, wiadomo, gdzieś tam tutaj delikatnie połysk mi się pojawia, głównie w strefie T. No a ostatnio, chociaż miałam bardzo intensywny tryb życia przez ostatnie tygodnie, to no jednak ten połysk się tutaj rzadko co pojawiał i na pewno w mniejszej ilości, tak więc myślę, że to też jest zasługa tutaj tego kosmetyku. Tak jak mówiłam, jest to żel, w środku ma wiórki szafranu. Będę starała się Wam to pokazać na zbliżeniu, mam nadzieję, że mi się to uda. Takie te pałeczki właśnie szafranu są tutaj zanurzone w tym kosmetyku. Gdy go aplikuję, muszę pamiętać, żeby od razu szybko zmyć łapki, bo on jest po prostu no barwi skórę i miałam nieraz taką sytuację, że ta łapka, którą nakładałam, była bardziej żółta, tak jak po samoopalaczu, a tutaj ta była jaśniejsza, więc chcę Wam to pokazać, zobaczcie. Myślę, że to widać, że skóra po prostu jest minimalnie ciemniejsza, tak jakby po samoopalaczu, o, po rozprowadzeniu tego kosmetyku
widać różnicę na łapkach, prawda? Świetny produkt, bardzo budżetowy, produkt dla cery dojrzałej, dla cery bardziej wymagającej, dla skóry, która już szuka czegoś mocniejszego, jeśli chodzi o działanie. No i tak, to też jest moje ostatnie wielkie odkrycie. Dobra, no to co? Przechodzimy zatem do kolorówki. Jeśli chodzi o kolorówkę, słuchajcie, mam tylko i wyłącznie 3 kosmetyki i to są 3 kosmetyki, które pojawiały się na kanale już milion razy, dlatego bardzo szybko o nich tylko wspomnę, bo nie chcę Was już tutaj zanudzać. Natomiast no muszą się tutaj pojawić, no bo jeśli ulubieńcy ostatnich miesięcy, no to nie sposób tutaj pominąć te kosmetyki. Po pierwsze to jest moje odkrycie, jeśli chodzi o podkład Soraya Plante, naturalny podkład dopasowujący się, słonecznik Wilczą Mlecz 03 Warm Nude. Wszystkie 3 kosmetyki mam dzisiaj na sobie, więc jeśli chodzi o moją skórę, tak samo nałożyłam ten podkład. Słuchajcie, produkt, który jest bardzo leciutki, który świetnie mi służy, nie mam po nim żadnych zapchanych porów, nie ma, skóra po prostu oddycha, nie jest ciężka, wygląda pięknie po całym dniu, pięknie się wtapia, rozprowadza. Mamy tutaj 97% składników pochodzenia naturalnego. Dla osób, które lubią średnie krycie, ale przede wszystkim kosmetyki, które nie zapychają, które nie robią maski, które nie mają pudrowego wykończenia, tylko wykończenie bardziej świetliste, takie rozświetlone, nawilżone, to jest propozycja dla Was. Nie będę już tutaj o tym produkcie gadać, natomiast jeśli ktoś będzie zainteresowany, to tutaj Wam wrzucę w karty, zobaczcie sobie recenzję całą pełną tego kosmetyku, właśnie krok po kroku robiłam osobny film z tym podkładem. Dalej, jeśli chodzi o kolejny mój ulubieniec ostatnich miesięcy, to jest to ten rozświetlacz. Słuchajcie, to jest rozświetlacz chiński Floralis, który mam w odcieniu 02, namiętnie go molestuję. Też zobaczcie, jakie już jest zużycie. Robiłam osobny film z recenzją tej firmy, tej marki. Też Wam wrzucę tutaj w karty. Zobaczcie sobie, kto przegapił ten film. Jeśli chodzi o kosmetyki, wyglądają pięknie. Już same opakowania sprawiają, że chce się je mieć. Gorzej z ceną, bo nie należą one do najtańszych. Natomiast są one robione ręcznie przez chińską artystkę. Jeśli chodzi o ten rozświetlacz, dlaczego? Ponieważ to jest niesamowicie uniwersalny kosmetyk. Ja go używam na milion różnych sposobów. Dzisiaj mam go trochę na powiece, żeby dodać sobie blasku. Mam go w kącikach oka. Mam go tutaj jako oczywiście rozświetlacz na policzku i żeby on był bardziej intensywny, nie taki subtelny, to użyłam go na mokro z fikserem. Generalnie to jest produkt, który ja non-stop molestuję. On zawsze idzie do mojej kosmetyczki, jak gdzieś wyjeżdżam, a ostatnio sporo podróżuję. Zawsze bankowo ten produkt musi tam się znaleźć i tak jak mówię, używam go na milion różnych sposobów i kolor mi odpowiada, bo jest piękny, naturalny, ładnie się wtapia w bardziej taką opaloną, delikatnie muśniętą słońcem skórę. No i można, że tak powiem, ta formuła jest na tyle fajna, że tak samo można go używać bardzo subtelnie, gdzie daje delikatny, subtelny efekt, a można go zbudować używając na przykład go na mokro, albo nakładając kilka warstw i wtedy mamy bardziej takie, wiecie, lustro nam się robi. I ostatni produkt zamykający zestawienie top 10, jeśli chodzi o moich ulubieńców, to ten tutaj maluszek. Słuchajcie, to jest produkt, który dzisiaj mam na ustach, Catrice Volumizing Lip Booster, odcień bodajże 180, Coffee coś tam, Coffee Shot, Coffee Bean, zabijcie mnie, słuchajcie, nie powiem Wam, bo już mi się starło tutaj, no tak go molestuję, tak często go mam w torebce, w kosmetyczce i tak dalej, że już po prostu on wygląda jak wygląda, jest dość mocno przeze mnie eksploatowany. Na pewno w nazwie jest Coffee i to jest taki właśnie troszeczkę taki nudziak z brązem, produkt, który wygląda niesamowicie pięknie, a zarówno na jakieś pomadki, na szmince, na konturówce, jak i sam, solo, po prostu. Lubię ten produkt za to, jak fajnie nawilża, chłodzi usta. Jest teoretycznie jak taki błyszczyk, ale nie jest bardzo wazeliniasty. To nie jest produkt, który mocno się klei, to nie jest produkt, który włazi na zęby. To jest produkt bardzo komfortowy, bezpieczny, który pięknie tak chłodzi. On ma w sobie mentol bodajże, więc czuć taki właśnie chłód.
środek, nawet teraz jak mówię do Was, gdzieś tam tutaj wiaterek, to czuję takie właśnie tutaj odświeżenie. I to jest produkt, który ma oczywiście poprzez mentol drażnić usta i w efekcie pobudzać krążenie, przez co usta wydają się na większe, być bardziej takie objętościowe, wiecie, jak taki produkt powiększający do ust, coś w tym stylu. Dla mnie też ogromne odkrycie, świetny stosunek jakości do ceny, albo ceny do jakości, powinnam w ten sposób powiedzieć. Bardzo polecam, zobaczcie sobie, jeśli szukacie dwa w jednym, po raz kolejny, takiego uniwersalnego produktu do ust, który nie tylko będzie nawilżał, powiększał usta, ale też będzie bardzo komfortowy i będzie ładnie prezentował się na ustach. Myślę, warto sobie ten produkt właśnie oblukać, bo on daje wszystkie te rzeczy naraz, w pakiecie. No i to by było na tyle, jeśli o mnie chodzi. To są wszyscy moi ulubieńcy z różnych dziedzin życia. Starałam się oczywiście ograniczyć do 10, żeby Was tutaj nie zanudzić na śmierć. Ściskam Was bardzo mocno. Piszcie proszę też o swoich ostatnich odkryciach, o swoich ulubieńcach ostatnich miesięcy w komentarzach pod filmem, bo ja lubię nowości i lubię testować, wiecie, odkrywać nowe kosmetyki, nowe rzeczy, tak więc jeśli coś fajnego macie, to dzielcie się tym, nie tylko ze mną, ale też z innymi. Przesyłam Wam moc pozytywnej energii. No i widzimy się w kolejnym filmie. Całusy. Pa!